Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Linda Noskiewicz, orędzie Boga Ojca, na czasy ostateczne. Proście mnie, moje ukochane dzieci, i wiedzcie w głębi waszych serc, że ja odpowiadam. Jestem Panem Bogiem i jestem Ojcem każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na tym świecie. Dlatego każdy brak miłości w myśli lub działaniu odpycha mnie. Kiedy jesteście niemiłosierni wobec moich ukochanych dzieci, jak ja mam was kochać? Kochajcie i przebaczajcie tym, którzy związali was krzywdą, gniewem i żalem. Nie odczuwajcie już smutku, ale radujcie się w waszych trwogach i zrozumcie, że trudności są darami, które przybliżają was do mnie. Umiłowane dzieci, nie obarczajcie się strachem ani ciekawością. Boskość tajemnicy jest moja, a wy jesteście moimi pięknymi, małymi i ukochanymi dziećmi. Mój ukochany Syn, Chrystus Jezus, tęskni za waszą miłością. Jesteśmy jednością z Duchem i wszystko, czego pragniemy, to wasza miłość i skrucha. Nawróćcie się, a poznacie orzeźwienie czystych, chłodnych wód, które zmyją brudy waszych ciał, a moja woda ugasi wasze pragnienie i wasze dusze zostaną uzdrowione. Nie odwracajcie waszych serc od mojego ukochanego Syna, Chrystusa Jezusa. Jakże to rani jego boskie serce i gorejącą miłość. Nie rancie tego, który tak bardzo was kocha. Widzę każdego z was czułymi oczami Ojca. Każdą chwilę waszego życia śledzi moje zatroskane i pełne nadziei serce na powrót do światła mojej miłości. Zaufajcie mojej miłości do was. Wasz wieczny Bóg i Ojciec tęskni za wami. W całym moim niepokoju o wasze dusze, wołam do was, aby wasze dusze były przesiąknięte moim światłem, które jest miłością. Dzieci, dlaczego czekacie na burzę? Dlaczego nie przygotowujecie się, nawet wiedząc, że ona nadejdzie? Przyjdzie na was nagle i co macie czynić wśród gwałtownych wiatrów i burzliwego nieba? Dzieci, posłuchajcie moich słów i nawróćcie się. Dziś jest czas, by przyjść do mnie, bo jutro nigdy nie jest pewne. Dzieci, ja jestem waszym bezpieczeństwem w czasie burzy. Nawet jeśli możecie obawiać się grzmotów, które nadejdą, nie zawiedziecie się z powodu waszej miłości do mnie. Umiłowane dzieci, jak możecie wątpić w moje słowa? Wierzcie, bo jeśli nie wierzycie, wy, którzy wiecie, jak ktokolwiek będzie mógł się przygotować. Wasze modlitwy są bardzo potrzebne, a każda modlitwa różańcowa jest pociągnięciem do mojego serca. Tylko dla waszego dobra zadowolę się czekaniem i przedłużaniem mojego własnego bólu serca, gdy wy będziecie trzymani od ognia. Umiłowane dzieci, równowaga jest teraz zachwiana. Wasze modlitwy wstrzymały to, co nadchodzi, ale to nadchodzi. Równowaga miłości do mnie w Najświętszym Duchu Chrystusa została przezwyciężona przez tych, którzy są uwikłani w zło. Forma grzechów człowieka jest dzisiaj nieporównywalna. Żyjecie w ciemnościach z własnego wyboru i to właśnie sprawia mi taki smutek. Moje dzieci, te dni będą straszne, ścigane przez człowieka za jego próżność i pychę. Za to, że tak łatwo przyjmujecie ciemność. Nie wierzcie, że pragnę skrzywdzić moje ukochane dzieci, ponieważ moja miłość do was jest o wiele większa niż możecie sobie wyobrazić. Ja jestem i umieściłem siebie w każdym z was. Tak więc jesteście moi, tak jak ja jestem wasz. Kochający ojciec woła swoje ukochane dzieci, ale kiedy niektóre nie odpowiadają, są zamknięte w ciemności. To jest ich wybór, aby nie odpowiedzieć na wołanie ich kochającego ojca, i chociaż noc będzie długa i straszna,
to po nocy nastąpi dzień i światło oślepi ich oczy i będą mogli usłyszeć mój głos i wolę dla człowieka. Nie czekajcie, moje dzieci, i nie ociągajcie się w waszych modlitwach. Jestem boskością i miłością, moje dzieci, a moja tajemnica jest niezmienna dla człowieka. Jestem mocą i chwałą i miłością. Jestem miłością i kocham was tak, jak wy powinniście kochać mnie. Nie czekajcie, moje dzieci. Módlcie się, aby przyprowadzić do mnie inne dzieci. Moi kochani, wasze modlitwy nigdy nie są daremne. Wiedzcie, że to prawda, moje dzieci. Ja kocham i nie kłamię. Moja wola jest dobra i moim ostatecznym pragnieniem jest mieć każde z moich ukochanych dzieci ze mną na życie wieczne. Dążcie do mojej łaski i zadowalajcie się odłączeniem od doczesności. Jeśli coś odciąga was ode mnie, zostawcie to. Jeśli coś odciąga czas od waszych modlitw do mnie, przestańcie to robić. Dzieci, zachowajcie modlitwę i miłość, ponieważ dary, które wam przekażę w życiu wiecznym, sprawiają, że te, które pragniecie mieć na tej ziemi, są tak bardzo małe, a nie tak bardzo cenne. Dlatego, jeśli wasze serce jest złamane przez coś, co jest doczesne, nie płaczcie i nie bądźcie zgorzkniali. Dary, które mam dla was, są większe niż możecie sobie wyobrazić. Pragnienia, które macie dzisiaj, są tylko kamykami w brudzie. Dary, które otrzymujecie od waszego Pana Boga i Ojca, to najszlachetniejsze złoto wydobyte z mojego serca. Dlatego, dzieci, nie żałujcie tych rzeczy, których wam teraz odmówiono. Są one tak niegodne waszej uwagi i pragnienia. Ja jestem dla was, moje dzieci. Przyjdźcie do mnie i wejdźcie w boskość mojej woli, która jest zawsze moją miłością i miłosierdziem. Nie wątpcie w moją miłość do was, dzieci. Módlcie się za moje błogosławione sługi. Tak wielu jest, którzy żyją ze zwątpieniem w jedynego Boga, któremu służą. Módlcie się za tych, którzy odeszli od mojej miłości, bo wasze modlitwy zwracają ich do mnie. Módlcie się, dzieci, i wiedzcie, że człowiek jest swoją własną karą, tak jak miłość i miłosierdzie od Pana Boga i Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, są darami, które ratują was od własnych nienaturalnych czynów. Umiłowane dzieci, módlcie się. Daję wam moje błogosławieństwo, daję je wszystkim, którzy czytają to moje słowo i obiecuję ich chronić w mojej dłoni. Pokój, moje dzieci, pokój.